Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji HomePoda Mini. I chciałbym, żeby ta recenzja wyglądała trochę na zasadzie bardziej porównania z tym podstawowym HomePodem. Ja dawno temu kupiłem sobie podstawowego HomePoda, później kupiłem kolejnego, łącznie mam aż 4, właściwie w każdym pomieszczeniu, korzystam z nich codziennie. Uważam, że są świetne, z pewnymi ograniczeniami, które wynikają po prostu z braku języka polskiego, ale też trzeba je po prostu zamawiać sobie gdzieś tam z zagranicy, bo w Polsce nie są dostępne. Co też jest bardzo dziwne, mając na uwadze, że jest to głównie skierowane powiedzmy na Apple Music, które u nas w Polsce jest dostępne i wiadomo, że Siri nie mówi po polsku, natomiast inne urządzenia też w ten sposób się komunikują, chociażby słuchawki najnowsze, a one są jednak mimo wszystko dostępne, więc wydaje mi się, że jest to trochę tak dość sztucznie ograniczane. Będę porównywał tego HomePoda oczywiście do tego podstawowego, natomiast zwracam uwagę, że on jest 3 razy tańszy, $99 czy też euro względem 300 czy tam 299, jak to miało miejsce wcześniej. Teraz oczywiście można gdzieś tam taniej dorwać te HomePody podstawowe. I który wybrać oczywiście powiem Wam na samym końcu. Natomiast pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, to jest, że jest to naprawdę bardzo mały głośniczek. W sensie jest większy od Google Home Mini, jest trochę mniejszy od tego Google Home podstawowego, więc tak to mniej więcej wygląda. No i oczywiście jest znacznie mniejszy od podstawowego HomePoda. Zanim przejdziemy do samego wyglądu i tego, jak głośnik gra w porównaniu właśnie do tego podstawowego HomePoda, bo myślę, że to jest najważniejsze i różnic między tymi urządzeniami, wspomnę o tym, że w pudełku do tego taniego urządzenia dostajemy 20-watową ładowarkę od Apple, adapter, który służy chociażby do szybkiego ładowania z MagSafe. Ostatnio był taki odcinek, gdzie pokazywałem różnicę między 18-watowym a 20-watowym ładowaniem MagSafe, która nie jest może ogromna, ale jednak występuje. No i to jest ta nowa ładowarka, którą można opcjonalnie dokupić sobie po prostu do nowych iPhone'ów, żeby po prostu mieć tutaj szybkie ładowanie. Dla osób, które chciały zrobić tak sprytnie jak ja, czyli po prostu kupić sobie HomePoda i zasilacz, czyli adapter właśnie ten 20-watowy przeznaczyć do MagSafe, a podłączyć do czegoś innego tutaj, no bo mamy wyjście USB typu C, z tej strony kabla się oczywiście wyjąć nie da, natomiast niestety to nie działa, świeci się kontrolka na pomarańczowo, że po prostu chyba ten adapter nie jest jakby oryginalny, więc niestety tego obejść się nie da. Ale przejdźmy już do samego głośnika. Jest tak samo wykonany jak podstawowy HomePod, w sensie z tego samego materiału. Wygląda to bardzo ładnie, nowocześnie, myślę, że to się nie ma do czego przyczepić. Ja mam teraz wersję czarną, a natomiast jeżeli chodzi o głośniki w domu, to mam jeden czarny i 3 białe. Białe po prostu bardziej pasują do większości moich wystrojów, natomiast jeżeli chodzi o czarny, myślę, że też wygląda bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o materiał, jest to samo, natomiast sam gabaryt i powiedzmy kształt jest już zupełnie inny. Tutaj mamy taką powiedzmy doniczkę czy też świeczkę. Tam wyglądało to tak bardziej oble i również ta góra była taka nieco bardziej jakby uwypuklona. No i moja pierwsza uwaga jest taka, że tu aż się prosi o to, żeby po prostu zrobić z tej góry ładowarkę indukcyjną, mając na uwadze, że jest to znacznie mniejsze, więc łatwiej by było to dopasować. Druga kwestia jest taka, że jednak ten materiał wystaje ponad tą powierzchnię plastikową czy też szklaną i po prostu urządzenie by się nie ześlizgiwało, a to jest również płaskie, więc wypadałoby to naprawdę tutaj zrobić. No i ten głośnik również występuje w wersji białej i wtedy odwrotnie oczywiście wszystko jest białe, również góra. Tutaj oczywiście jest czarna, więc będzie widać niestety odciski palców, tak samo jak na oryginalnym HomePodzie. No i tutaj mamy minus plus i naturalnie oczywiście pojawiają się tutaj różnego rodzaju elementy świetlne odpowiadające za konkretne funkcje. Jeżeli chodzi o wyświetlanie muzyki, no to świeci się to na biało, jeżeli chodzi o Siri, to ono wtedy na różne kolory się świeci, w zależności jak długo odpowiada, czy też jak długo nasłuchuje. Kolejna rzecz to właśnie na pomarańczowo wtedy, kiedy z zasilaniem coś jest nie tak. No i również mamy kolor zielony w momencie, kiedy chcemy korzystać z interkomu, czyli mówimy sobie interkom i wysyłamy jakby konkretną komendę do konkretnego HomePoda albo do wszystkich jednocześnie, które mają zaznaczoną tą funkcję w ustawieniach. No i mam dodatkowo pojedyncze naciśnięcie, żeby wznowić muzykę, czy też włączyć. Znowu naciskamy, żeby spauzować, podwójne, żeby następny, potrójne, żeby poprzedni utwór. Dłuższe przytrzymanie właśnie uruchamia nam Siri, więc tak to mniej więcej wygląda, jakaś obsługa nie jest specjalnie trudna. No i z dodatkowych rzeczy, o których mówiłem, to interkom, ale również w momencie, kiedy mamy dzwonek inteligentny, taki, który po prostu działa w HomeKicie, ja taki mam, automatycznie, kiedy ktoś przy furtce naciska dźwięk dzwonka, iPhone'ka, można to włączyć lub wyłączyć dla konkretnego HomePoda. Przychodzi tutaj dźwięk na to urządzenie, że po prostu ktoś dzwoni do drzwi. Jest taki ping-pong i właściwie tyle. I ogólnie HomePod Mini ma wszystkie funkcje HomePoda podstawowego, więc można i dwa HomePody Mini połączyć w parę. I tutaj zwracam uwagę, żeby zawsze łączyć w pary głośniki, które są w tym samym pomieszczeniu, bo one się nasłuchują nawzajem i dzięki temu jakby redukują to przesunięcie dźwięku tej fali, żeby po prostu grały równo, więc nie róbcie tego błędu, który ja popełniałem gdzieś tam wcześniej. Natomiast nie można sparować HomePoda Mini z podstawowym HomePodem jako głośniki stereo, to też od razu zaznaczam. Ale automatycznie oczywiście można zrobić tak, żeby dźwięk był dostarczany na wszystkie głośniki HomePod, zwykłe i mini, i jednocześnie z jednego urządzenia możemy to zrobić, nie ma z tym większego problemu. Natomiast są dwie rzeczy, o których większość osób w recenzjach nie mówi w przypadku HomePoda Mini, które są w tym urządzeniu, a nie ma ich w podstawowym HomePodzie, i to jest moim zdaniem wielki błąd tamtych osób, bo to są dwie najważniejsze rzeczy, które wydarzą się na przestrzeni kolejnych lat w przypadku Apple. Pierwszą z nich jest UWB, czyli Ultra Wide Bandwidth. Wyszukiwanie i lokalizowanie urządzeń po prostu w odpowiedniej częstotliwości, które w iPhone'ach 12 już to jest, w Apple Watchu 6 generacji również to jest. I będzie to działało na takiej zasadzie, że po prostu w momencie, kiedy pojawią się te AirTagi wreszcie, to one będą lokalizowane właśnie przez te urządzenia z dokładną precyzją. W sensie taki HomePod będzie po prostu też mapował te wszystkie urządzenia, które mamy z tym chipem wbudowanym w domu, i jak zgubimy takie klucze, to będzie można za pomocą aparatu po prostu dzięki temu urządzeniu, czy też aparatowi, czy samemu telefonowi i zegarkowi, po lokalizacji tych chociażby AirTagów, albo na przykład gdy szukamy zegarka, można będzie je po kamerze zlokalizować dokładnie co do kilku centymetrów, co jest w ogóle jakąś świetną sprawą. Na to oczywiście jeszcze czekamy, ale jeżeli ktoś myśli o tak przyszłościowo, to jest jedna z tych rzeczy, która rzeczywiście się tutaj pojawi. No i druga, chyba jeszcze bardziej taka związana z HomeKitem, a mianowicie oprócz tego, że mamy tutaj Bluetootha 5.0, oczywiście Wi-Fi 2.4, natomiast zwracam uwagę, że nie ma tutaj Wi-Fi 6, z tego co widziałem, ale mamy nowy zupełnie protokół Thread. To jest rozwiązanie, które będzie opierało się w urządzeniach Apple do komunikacji właśnie z tymi urządzeniami. Będzie lepsza przepustowość niż w przypadku Wi-Fi, lepszy zasięg w przypadku Bluetootha, to będzie takie coś pomiędzy Bluetoothem a Wi-Fi, no i będzie dostępne w różnych innych urządzeniach, które będą stricte HomeKitowe. Ma to działać znacznie sprawniej, bez jakichś opóźnień, i rzeczywiście jakość tych połączeń ma być dużo, dużo lepsza niż w przypadku Bluetootha czy Wi-Fi 2.4 czy też 5, bo wiadomo, że teraz kamery czy inne tego typu rozwiązania na 2.4 czy 5 GHz bardzo często potrafią się samoistnie po prostu rozłączyć, więc to są te dwie zmiany, które są naprawdę bardzo ważne i ich w podstawowym HomePodzie nie ma. Natomiast zwracam również uwagę, że na dzień dobry jest to jedno z najtańszych urządzeń, które można dostać jako centrum akcesoriów, bo oprócz tego oczywiście są iPady i Apple TV, więc na pewno to rozwiązanie jest mocniejsze, mając na uwadze specyfikacje i wszystkie dodatkowe technologie, które tutaj są, niż stare Apple TV czy najtańsze iPady, które byśmy chcieli kupić i są jednak droższe od tego. Więc to jest najtańsze chyba takie sensowne rozwiązanie, jeżeli chodzi o centrum akcesoriów do sterowania żarówkami, roletami, czymkolwiek byśmy chcieli za pomocą HomeKitu. Ale przejdźmy sobie do tego, jak faktycznie gra głośnik, bo myślę, że to jest dla wielu interesujące, i zwrócę uwagę, że nie mamy tutaj kilku głośników, tak jak w przypadku HomePoda podstawowego. Jest jeden taki centralny, grający chyba w dół, z tego co pamiętam 360, więc ten dźwięk rozchodzi się symetrycznie. Dodatkowo mamy 4 mikrofony i wiadomo, że ten głośnik nie jest skierowany na aż tak duże doznania muzyczne. Natomiast zanim zaczniemy go porównywać z HomePodem podstawowym, bo tutaj przepaść jest ogromna, to jako sam mały głośnik w porównaniu do HomePoda Mini czy do Google Home gra znacznie lepiej. W sensie wiadomo, że tamte urządzenia są tańsze, ale jeżeli chodzi o taki mały głośnik wymiarowo, gra naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I słychać trochę basu, chociaż on nie jest specjalnie bardzo, bardzo głęboki. Najbardziej chyba brakuje mi tych średnich tonów, ale wysokie są słyszalne do oglądania, czy tam słuchania właściwie jakichś podcastów i tak dalej. Myślę, że spisuje się to naprawdę bardzo dobrze. Do słuchania muzyki w różnych pomieszczeniach, tych mniejszych bym powiedział, czyli kuchnia, łazienka, jak najbardziej. Natomiast jeżeli ktoś ma jakiś duży salon, to raczej bym poszedł w parę stereo. I nie porównując go do podstawowego HomePoda, bym powiedział, że gra naprawdę bardzo przyzwoicie. Wiadomo, że są też głośniki w tej cenie, ja nie testowałem, więc odsyłam Was do filmów, które to robiły i tam możecie sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało, bo ja tych głośników konkurencyjnych nie mam, ale sam głośnik gra naprawdę dobrze, bez jakiegoś wielkiego szału, w zupełności satysfakcjonująco jak na jego wielkość. Natomiast zestawiając go z HomePodem, no może zacznijmy sobie od tego, żebyście sami posłuchali piosenki i zobaczyli, jak bardzo dużo głośniejszy jest HomePod podstawowy, o ile więcej ma basu, jak środek bardziej słychać. Myślę, że wysokie tony nie są aż tak bardzo rozróżnione, ale rzeczywiście ogólnie jakby scena jest znacznie bardziej wypełniająca, więc dajcie znać, co myślicie. Ja wyrażę teraz swoją opinię, a mianowicie, no moim zdaniem ten głośnik nawet w wersji stereo nie ma podejścia do HomePoda podstawowego, w sensie nie jest w stanie osiągnąć tak niskich basów, tak głośnego dźwięku. Wiadomo, że tutaj możemy zrobić sobie po prostu bardziej stereo przy jakimś rozwiązaniu w dużym salonie i to może być ciekawe, natomiast jakościowo wydaje mi się, że ten dźwięk nadal nie będzie aż tak fajny, więc jeżeli ktoś chce zrobić sobie kino domowe, bo oczywiście do Apple TV można podłączyć sobie taką parę stereo, czy też pojedynczy głośnik, co ja bardzo często robię w salonie, to proponuję jednak zakupić podstawowego HomePoda do tego, bo będzie grał po prostu dużo lepiej. No i na końcu zwrócę uwagę, że można w jedną i w drugą stronę przesyłać muzykę bezpośrednio z telefonu na HomePoda, czy z HomePoda na telefon po przyłożeniu, tak odległości kilku centymetrów dosłownie, ale po aktualizacjach to samo jest w HomePodzie podstawowym, więc nie jest to jakaś wielka nowość. Chociaż zwracam uwagę, że wydaje mi się, że tutaj z większej odległości łapie niż w tym podstawowym HomePodzie. I podsumowując, HomePod Mini oczywiście, tak jak HomePod podstawowy, nie mówi po polsku, w sensie nie ma Siri po polsku, więc wszystkie te ograniczenia z tego wynikające będą tak samo się tyczyły tego i drugiego głośnika. Natomiast to jest bardzo ciekawe o tyle, że HomePod podstawowy był bardzo drogo wyceniony na dzień dobry i ludzie, którzy nawet go kupili, później mówili, że okej, on jakby rekompensuje to tym dźwiękiem i tym, że jest centrum akcesoriów i rzeczywiście działa bardzo dobrze. Tutaj jest rzeczywiście 3 razy taniej i wydaje mi się, że muzyka jest dużo gorsza jakościowo, ale te wszystkie technologie, które za tym idą, są na tym samym poziomie właściwie co w HomePodzie podstawowym i pod tym względem uważam, że to jest istnie rewelacyjne urządzenie. Dla osób, które dopiero budują albo docelowo chciały zbudować sobie zestaw głośników w każdym pomieszczeniu, wyjdzie to znacznie taniej. Oczywiście będzie grało to gorzej, ale te wszystkie funkcje, które są, plus te 2 dodatkowe, o których mówiłem, będą tutaj na pokładzie. Więc oceniłbym ten głośnik w ten sposób. Jeżeli chodzi o taki podstawowy głośnik po prostu do kupienia w porównaniu do innych małych głośników, to wielkościowo gra świetnie. Oczywiście jest trochę za drogi, ale wielkościowo gra naprawdę bardzo dobrze. Do podstawowego HomePoda, jeżeli macie już jednego w domu albo planowaliście, to nie ma się co równać pod względem jakości dźwięku. Moim zdaniem również wyglądu. Ten podstawowy HomePod mi się po prostu bardziej podoba. Ale te 2 dodatkowe funkcje i to, że taniej kupując urządzenie możemy rozmieścić sobie w różnych pomieszczeniach, stworzyć sobie po prostu jakby taki ekosystem tych HomePodów, które mają te dodatkowe funkcje, o których mówiłem, jest rzeczywiście bardzo sensowny. Więc pewno zastanawiacie się, czy kupię sobie jeszcze jeden taki mały czarny, czy też mały biały, żeby mieć po prostu gdzieś tam parę stereo. Otóż nie, jeżeli będę chciał kupić głośnik i będę potrzebował kolejnego, to jednak kupię sobie podstawowego HomePoda, chyba że ta nowa technologia Thread będzie działała znacznie lepiej niż obecnie Wi-Fi czy Bluetooth I jeżeli okaże się, że UWB, czyli ta nowa antena, będzie tak świetnie lokalizowała te wszystkie rzeczy w domu, po prostu jeżeli chodzi o chociażby o jakieś AirTagi czy słuchawki, te rzeczy, które gdzieś tam na wyposażeniu już mam. Natomiast jeżeli miałbym się skupić już stricte na dźwięku, to pewno poszedłbym w dużego HomePoda, biorąc pod uwagę, że można już go teraz znacznie taniej dorwać niż na początku. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do subskrypcji, do polajkowania, dajcie znać co myślicie, no i trzymajcie się, cześć!